17. edycja Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AgroShow imponowała liczbami. Na 150 tysiącach metrów kwadratowych zaprezentowało się ponad 800 firm, w tym blisko 100 wystawców z zagranicy. W ciągu 4 dni wystawę odwiedziło ponad 160 tysięcy osób. Największa w Polsce i jedna z większych w Europie plenerowa wystawa przyciągnęła głównie rolników. Producenci rolni mieli tutaj niepowtarzalną okazję do zapoznania się z kompletną ofertą środków produkcji i usług dla rolnictwa. Mogli też spotkać się bezpośrednio z przedstawicielami wszystkich liczących się instytucji i agencji związanych z branżą rolniczą. Otrzymałem właśnie teraz poprzedniego naboru, prawda, wsparcie dla młodych rolników i przyjechałem tutaj w celu takim, aby wybrać jakiś sprzęt, który będzie odpowiadał mojemu gospodarstwu. 100 tysięcy to niewiele. Zgadza się, ma pani rację, to jest niewiele, ale zawsze to jest coś. Od tego można zacząć już, od tego można zacząć wiele. Skąd dalsza część pieniędzy? No myślę, że z produkcji. No, produkujemy wspólnie z rodzicami rzepak, prawda, oraz pszenicę, pszenżyto, prawda, no i mamy też hodowlę bydła mięsnego. I to jest już coś, ponieważ no, teraz sektor bydła mięsnego, no myślę, że się rozwija i będzie się nadal rozwijał. Tylko wie pani, no trzeba wsparcia dla rolników, dla tego sektora, no. Ale jeżeli rząd nam tego nie pomoże, no to niestety, no nikt nam nie pomoże. Jak w tym roku wyglądał rzepak po suszy? Różnie to wyglądało. Ja nie narzekam, nie było źle. Mogło być lepiej, aczkolwiek na mój sprzęt, który miałem, a który teraz chcę mieć, no na pewno myślę, że będzie o wiele lepiej.